Halo, halo, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim drugim kanale Nexium Games. Jest to oczywiście symulowana kariera Lechem Poznań. Witam się z wami bardzo serdecznie. Na samym wstępie oczywiście zachęcam do każdego do zostawienia łapki w górę. I na samym wstępie jeszcze wam oczywiście dziękuję za wybitną aktywność pod odcinkami z tej serii na drugim kanale. Totalnie się nie spodziewałem takiego odzewu, a odzew jest i to fantastyczny. Więc dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za wszystkie sugestie. A tych sugestii było co niemiara. Przede wszystkim powiedzieliście, że pieniądze, które tutaj mamy ich naprawdę sporo po tym, gdy wygraliśmy oczywiście puchar przedsezonowy, możemy poświęcić zamiast kupowania nowych zawodników, to przeznaczyć je właśnie na rozwój zawodników. Co do transferu puchacza powiedzieliście śmiało, absolutnie, w żadnym wypadku takiego zawodnika jak puchacz sprzedawać po prostu nie można, bo to by był skandal, ten zawodnik musi tutaj u nas zostać, ma kapitalny potencjał i musimy go rozwijać. Poczyniliśmy też pewne wybory kadrowe co do faktycznego obrotu spraw, jeżeli chodzi o kadrę i tutaj mówiliście, żeby zostawić jak najbardziej puchacza w wyjściowym składzie. Mówiliście, że Baran to też jest całkiem ciekawa opcja, Ramirez, Kaczarawa, że to naprawdę fajnie ze sobą współgra. Jeżeli chodzi o prawą obronę, tutaj póki co cały czas jest Budko, ale wszyscy mówicie, że na tę prawą obronę mamy dalej w zanadrzu też Czerwińskiego, ale też i młodszych zawodników, takich chociażby jak Niewiadomski, który też może grać na tym boku obrony, więc ten temat też raczej mamy załatwiony, przynajmniej póki co. Ale jeżeli chodzi o te transferowe sprawy, o te bardziej scoutingowe sprawy, no to sytuacja wygląda następująco u nas, że lada moment odejdzie od nas oczywiście Jakub Moder do Brightonu, znaczy no lada moment, po sezonie. Tiba wiecznie młody nie będzie, więc jeżeli myślimy o ściąganiu do nas kadry juniorskiej, o szukaniu nowych zawodników, myślę, że moglibyśmy sobie tutaj zainwestować naprawdę sporo pieniędzy w absolutnie najlepszego możliwego skauta, jaki tylko jest tutaj na rynku dostępny i mamy tutaj Konstantina Urbonasa z Litwy. Doświadczenie 4 gwiazdki, ocena 5 gwiazdek, 3 miliony będzie nas kosztować ten scouting, ale myślę, że będzie absolutnie warto, ponieważ ja zdecyduję się na Konstantinasa Urborobasa i tego zawodnika. Rozpoczniemy scouting w Polsce, dlaczego by mielibyśmy gdziekolwiek indziej, więc jak najbardziej rozpoczniemy sobie scouting w Polsce i w Polsce chciałbym, żeby znalazł nam środkowego pomocnika defensywnego. Dlaczego Polska jest wreszcie Europy, a nie w Europie Środkowej, nie mam bladego pojęcia, no chyba, że jesteśmy traktowani przez Zachód jako, no pewnie, no raczej, dobra, no jesteśmy traktowani przez Zachód jako nie Europa Środkowa, tylko bardziej ta Europa Wschodnia, tam gdzie Rosja i tak dalej, bliżej do tego regionu, więc wybierzmy sobie oczywiście Polskę. Na okres tego scoutingu dajmy sobie na 6 miesięcy i dajmy sobie uzdolniony technicznie, silny fizycznie, rozgrywający, bramkarz, napastnik, mocny w obronie. Pasowałby tutaj jakiś mocny w obronie, jeżeli by miał to być jakikolwiek zawodnik, tylko pytanie, czy jestem w stanie też ewentualnie tutaj ustalić jakieś wytyczne, pamiętam, że było coś takiego jak wytyczne dla skautów, czy ja to jestem w stanie pozmieniać, czy to się już pozmieniało totalnie, to się chyba pozmieniało kompletnie. Szkółka juniorów, tutaj mi wyszukuje różnych, różnistych zawodników, ale raczej jednak takich uzdolnionych bardziej ofensywnie niż defensywnie, tak więc kadra juniorska, gdy tutaj przejdę, no to spróbujemy sobie ściągnąć faktycznie, aha, bo tam mam napastnika, no to wszystko jasne. Spróbujemy sobie zatem jeszcze raz. Reszta Europy, wybierzmy sobie tę Polskę oczywiście i w Polsce damy na 6 miesięcy i typ zawodnika damy sobie mocny w obronie czy silny fizycznie. No to niech będzie mocny w obronie, zobaczymy. Może to nam też da jakiegoś defensywnego pomocnika, mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Chwila, nie mogę już zacząć, bo tam już jest scouting. Jeden z swoich chłopców talentów rozpoczyna scouting w tym kraju. Już rozpoczyna scouting w tym kraju. Więc oprócz Polski byście mi polecali, kurczę, chciałbym mieć jakiegoś Polaka tutaj, żeby on faktycznie był, ale no dobrze, no jeżeli nie Polska, to może Serbia, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Ukraina, Litwa, a może Litwa, faktycznie, jeżeli Litwa, to niech będzie, będzie Konstantinantis Uboroborobasis, będzie mógł dotrzeć do swojego faktycznie kraju, myślę, że będzie mógł tam znaleźć kogoś naprawdę godnego uwagi. Dobrze, poświęciliśmy na to sporą część naszego budżetu, mimo to nadal mamy 4 miliony, więc w razie jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej, albo w momencie, w którym jednak by się wam odmieniło i chcielibyście zobaczyć jakiś transfer i faktycznie ściągnięcie jakiegoś zawodnika do nas, wtedy jak najbardziej taka sytuacja miałaby rację bytu. Dobrze, my symulujemy te treningi, oczywiście tutaj cały czas będę miał te oceny D. Moi drodzy, to jest moje pytanie do was na ten odcinek. Czy powinienem rozegrać te treningi, żeby oni mieli tak jakby możliwość rozwoju lepszego, czy jednak zostać przy tym, co mamy? No tak jak mamy, tak mieć będziemy. To jest moje pytanie do was. Co na ten temat sądzicie? A ja z tego co widzę, tutaj transferowo się dzieje mocno, ponieważ Chelsea wykupiła Douglasa Costę. To jest ciekawa opcja. Kolejny Brazylijczyk dołącza do Chelsea, do Thiago Silva, do tej ekipy. A wcześniej tych Brazylijczyków chyba było jeszcze więcej. Teraz jest ich zdecydowanie mniej. Mamy co mieć
miesięczny raport o juniorach, mamy ofertę wypożyczenia, chwila, to właśnie, to sobie wszystko anulujmy, oferta transferu za Puchacza też sobie anulujmy, Sykora plan rozwoju to też, informacje o rozpoczętym scoutingu i mamy oferta wypożyczenia Guzmana. Miami CFC naszego Ignacio Guzmana wypożyczyć z opcją wykupu, a my mamy ewentualny raport o juniorach. Ojej, ale tutaj, no to powiem szczerze, że żaden z nich mnie jakoś nie interesuje. Ja zwolnię tego juniora od razu. Jedyny, który tutaj jest jakkolwiek interesujący, to jest Il Song Yang. Środkowy pomocnik, który może też być jako środkowy pomocnik ofensywny. Nikt poza tym więcej mi tutaj nie interesuje w żadnym wypadku. A jeszcze ten Il Song Yang w sumie spoko wygląda. Bo mamy tutaj 16 lat, on się może jeszcze sporo rozwinąć jako środkowy pomocnik. Ciekawe, czy bylibyśmy w stanie go jeszcze tutaj przekierować, jego rozwój na defensywnego pomocnika. To jest ciekawe. Plan rozwoju i zobaczmy, czy ja bym ciebie był w stanie zrobić Il Song Yang jako defensywny pomocnik rozgrywający SPD. Ile ty potrzebujesz czasu, żeby się zmienić na SPD? Ty potrzebujesz czasu sporo, ale ty jesteś takim bardziej typowym zawodnikiem ofensywnym z tego, co widzę. No dobrze, no to w takim razie, jeżeli masz być typowym zawodnikiem ofensywnym, to niech ten typowy zawodnik ofensywny będzie. Zrobimy z ciebie SPO i tyle. I tak będzie. Tak więc ty miej taki, a nie inny tutaj styl rozwoju. Ty pozostałych zawodników oczywiście zwalniamy. Juniora, kolejnego. Diego Franco też go zwolnimy. Raczej nie wygląda on jakoś zbyt interesująco. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o raport. I mamy jeszcze ofertę wypożyczenia Guzmana. Czy ja chcę wypożyczać Guzmana? Ma 64 punkty overalla. To jest fajna liczba. To jest fajna liczba, w szczególności patrząc po naszym składzie. To jest zawodnik, który mógłby wchodzić do pierwszej ekipy. Ale tutaj jest też Kamiński, jest Skóraś. Jest w sumie na tej prawej stronie dosyć spora rywalizacja. I myślę, że można by wypożyczyć tego Guzmana. Może tam załapie troszeczkę więcej czasu, trochę więcej gry. Tutaj ta rywalizacja pomiędzy Kamińskim a Skórasiem też by miała jakoś szansę troszeczkę się bardziej wyregulować. A wiem, wy chyba mówiliście, żebym Kamińskiego przerobił faktycznie na prawego obrońcę, o ile się dobrze orientuję. Ale nie wiem w sumie, czy to jest prawda. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Niemniej, dobrze, zostawmy ten temat za sobą. I przejdźmy do biura. I faktycznie, możemy się zgodzić na wypożyczenie, ale oczywiście tylko na wypożyczenie. Nie chcę absolutnie, żeby ten zawodnik był puszczony tam na z opcją wykupu oczywiście. Więc wypożyczenie na rok, zapraszam bardzo serdecznie i zobaczymy, co wy tam wylicytujecie, co ten nasz asystent. Jak się on spisywał już kilka razy, to wiemy. Mam nadzieję, że teraz będzie nieco lepiej. Tak więc centrala, przejdźmy sobie do spotkania z Wisłą Kraków, o proszę. Tak więc ciekawy mecz też, na początek derby z Wartą. Teraz spotkanie z Wisłą Kraków, odpalmy sobie oczywiście konferencję przedmeczową. Jak zwykle ja tylko wyciszę telefon, bo tutaj się dzieją złe rzeczy. Powiadomienia do mnie przychodzą jak najęte. Dobrze, okej. Czy morale waszych rywali leży i kwiczy? Przeciwnik powinien mieć się na baczności, skupimy się na własnej. A powiedzmy, czy przeciwnik powinien się mieć na baczności? Jak najbardziej. Czy okienko transferowe już jakiś czas otwarte? Tymczasem, czy przed zamknięciem jesteśmy mocni na każdej pozycji? Celem ekipa urodzonych zwycięstwo, potrzeba wzmocnień. Jesteśmy mocni na każdej pozycji, absolutnie. Stworzyliśmy to naprawdę przyzwoitą ekipę. Wasz zespół jest ostatnio w kwitnącej formie. Czy zespół utrzyma taką formę? Jasne, jak najbardziej, absolutnie. Nie wiem w sumie tylko, czy gramy u siebie, czy gramy na wyjeździe. Bułgarska, czy jednak jedziemy? Nie, no bułgarska. Gram przed bułgarskiej, więc bardzo mnie to cieszy. Mamy informacje o transferze. Aha, tu jest Boruc. Okej, okay, dobra. Czyli, a czemu cały czas te kluby z ekstraklasy nie mają swoich strojów? Nie wiem. Dobrze. Symulacja. Czy będziemy symulować szybko? Raczej szybko symulować tego spotkania nie będziemy. Czy jeszcze jakieś zmiany tutaj poczynię? Chyba też nie. Taki skład, jaki jest teraz, myślę, że się spisze. Dobrze. To taka nasza podstawowa ekipa, mogę powiedzieć. A jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, tutaj na bramce Lis, potem Burliga, Mrechemicz, Frydrych, Sadlok, Żukow, Basta, Jakub Błaszczykowski, Michał Mak, Sawicz i Hoesen. Więc też mamy kilka egzotycznych nazwisk, też mamy kilka nazwisk zawodników, których znamy nie od dziś, którzy reprezentują Wisłę Kraków już od dłuższego czasu i prezentują tam naprawdę wysoki poziom gry. No ale mam nadzieję, że nie przestraszymy się w żaden sposób, nie chcemy się tutaj kogokolwiek bać. Piłkę ma na swojej stronie, chociaż w sumie już się wdarli teraz bardzo blisko naszego pola karnego, bardzo ładnie tutaj rozklepali, trzeba powiedzieć. Trochę się tam pogubił Sadka i Rogne. I cały czas ciśnie Wisła Kraków. Kuba Błaszczykowski póki co tam kompletnie osamotniony, atakują tylko i wyłącznie lewą stroną.
I piłka trafiła pod nogi wspomnianego Jakuba Błaszczykowskiego. Teraz może być jakoś wypuszczony ten zawodnik. Ale dobrze, mamy przechwyt. Czy zaatakujemy w takim razie? Czy pokażemy po raz kolejny jakiś fantastyczny kontratak w naszym wykonaniu? Gdyby tam była zagrana wcześniej piłka na skrzydło. Ładnie się tam urywał Sykora, ale kompletnie spóźnił się i Tiba, i Moder, i nie podawali do niego piłki. Dlaczego? Nie wiem. Myślałem, że tam zagrają. Przerzućmy sobie może na bardziej ofensywne wytyczne. Wtedy może jakoś będą tutaj śmielej atakować ci zawodnicy. Ładny przechwyt Sadki. I dawać. Teraz zagrywaj piłkę na skrzydło. Bardzo dobrze. Oddanie piłki do Modera. Tiba. Baran. Czy uda? Ależ to było piękne. Widzieliście, jak tam zakręcił Baran? Fantastyczna asysta naszego prawego pomocnika, który oczywiście jest przerabiany na napastnika, że tak to określę w cudzysłowie. I Ramirez z trafieniem. Pięknie się tam zakręcił. Jak mikser. Jak te właśnie te... naczynia, nie naczynia, Boże, jak noże w blenderze. Naprawdę bardzo ładnie zakręcił kółeczko, obrońca totalnie nie był w stanie za nim nadążyć. Ale teraz Ramirez, czy on leci po drugą bramkę? Znowu podanie do Ramireza od Tiby, ale niestety to już do bramki ostatecznie nie trafiło. Po 33 minutach prowadzimy 1-0. Wisła Kraków cały czas tak... No właśnie, chciałem powiedzieć, że jest na tej granicy naszego pola karnego, ale ostatecznie de facto nie oddaje żadnego strzału. No i niestety, wykrakałem. Strzał oddali, bramkę zdobyli też. No niestety, 1-1 po 37 minutach, ale myślę, że możemy raczej patrzeć pozytywnie na ten mecz. Fajnie atakujemy, są dobre ataki konstruowane. Brakuje trochę tych precyzji, w tych podaniach. A tak poza tym, nie ma na co narzekać. Bardzo mi się podobała ta akcja przeprowadzona przez Barana i teraz jest wypuszczony Kaczaraba. Ale niestety Kaczaraba bez trafienia. Baran znowu z piłką. Oddanie do Jakuba Modera. Puchacz, co ty zrobisz z tą piłką? Nic nie zrobiłeś z tą piłką. Tak się zakręcił Puchacz, że aż się rozpoczęła druga połowa. Tak więc drugą połowę zacznijmy. Może sobie też przewidźmy już jakieś zmiany. Zobaczmy, kogo byśmy tutaj ewentualnie mieli jako kandydata w pierwszej kolejności do zmiany. Budko, z tego co widzę, radzi sobie fatalnie, bo ocena bardzo niska. Chyba najniższa z całego składu. 6-2. Vanderhart też nie ma najlepszej. I Budko też kondycyjnie leży, więc Budko, ty oczywiście będziesz zmieniany nawet w tym momencie, natychmiast. Więc zapraszam bardzo serdecznie, panie Budko. Tutaj będzie sobie Czerwiński. I to powinno już zdać rację bytu tutaj. Czerwiński, czy kogoś jeszcze mogę wpuścić? Dlaczego wy jesteście pozamieniami stronami? Nie wiem, ja wiem, co ja zrobię. Ja sobie Barana dam na szpicę. Baran, zapraszam. A Kaczarawa ustąpi miejsca w składzie Kamińskiemu. Dlaczego by nie? Taka zmiana, ofensywnie lecimy, Baran przesunięty na szpicę. Mam nadzieję, że chociaż teraz udowodni w tym meczu z Wisłą Kraków, że jeżeli faktycznie chcemy stawiać na niego jako na napastnika, to to ma w ogóle jakąkolwiek rację bytu. Świetna piłka, teraz Kaczarawa, Ramirez. Oddanie do Barana, ale niestety nie ma bramki. Znowu Wisła, teraz stoi piłka po stronie. Ciekawe, czy w ogóle teraz piłka ma zamiar wyjść na aut, czy nie? Może po jakimś strzale nawet nie obraziłbym się. Jakby Wisła strzeliła i nie trafiła, to bym się nie obraził. O, dobra, był spalony, aleluja, czyli są zmiany. Bo w tej symulacji bardzo rzadko piłka wychodzi na aut. I naprawdę, jak zrobisz jakieś zmiany, to jeżeli one zostaną wprowadzone w przeciągu 20 minut, to ty jesteś naprawdę sporym szczęściarzem. Ajajaj, o Boże, dobrze, już się bałem, że tak cicho się na chwilę zrobiło. I że tutaj wleci nam ekipa Wisły Kraków. Ale teraz, Moder, coś ty zrobił, czemu się zatrzymałeś? Jak Moder został wypuszczony przez Barana, ale totalnie zaspał. Nie wiem czemu. Tiba, dobre zagranie do Barana, niestety nie udało się. Halo, panowie, wysoki pressing zakładamy. Lecimy z tematem. Ramirez, zagranie do Modera, Jakub Moder. To jest oczywiście bramka, to jest zawodnik niesamowity. Oj, będzie nam go strasznie brakowało. Jeżeli on już odejdzie z powrotem, jeżeli on odejdzie do tego Brightonu, no to nam będzie go naprawdę bardzo, ale to bardzo brakowało. Teraz akcja po stronie Wiślaków, ale świetny przechwyt piłki. Ramirez do Kordiana, jakiego Kordiana? Do Barana, przepraszam. Będzie piłka na środek, jest Ramirez po raz kolejny, Baran będzie szukał kolegów na skrzydle i wypuścił Modera i pięknie! Moder z kolejną bramką, a Baran z kolejną asystą. No może nie jest to najpewniejsza rola jako dla tego naszego napastnika, dla tej typowej dziewiątki, ale fantastycznie, Moder z kolejnymi trafieniami, kolejne 3 punkty zainkasowane, Lech Poznań fantastycznie sobie poradził w tej sytuacji. Ja bym chciał sprawdzić, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o asysty właśnie i o statystyki naszych zawodników. Zobaczmy, centrala do składu i tutaj powinienem mieć statystyki, o ile się dobrze orientuję. Statystyki, tak jest. Występy. Najwięcej występów u nas ma Vanderhart, poproszę. A jeżeli chodzi o bramki, ich najwięcej ma Jakub Moder. 7. Drugi w kolejności jest Sykora. Trzeci jest Ramirez, Kaczarawa, Tiba. Oj, to jest ciekawa statystyka. Absolutnie żadnej statystyki, absolutnie żadnej bramki.
nie ma Baran. A czemu go w ogóle... Tamtych akcji też nie zaliczyliście mu jako... Ej, no co jest grane? Przecież sami widzieliście, że Baran wypuszczał w tym meczu dwukrotnie do strzelca bramki, więc on powinien mieć co najmniej dwie asysty. A tutaj niczego nie ma. Nie rozumiem, nie podoba mi się to. Nie wyglądają imponujące te statystyki, ale ja się czuję troszeczkę tutaj oszukiwany przez grę w tym momencie. No dobrze, przejdźmy sobie do biura i zobaczmy w centrali, jakie mamy informacje. Baran, co ty tutaj będziesz się nam, chłopie, tłumaczył? Dzień dobry, wiem, że ludzie mówią o mojej nowej pozycji. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem gotowy grać, czyli tak co, mogę grać jako napastnik. I bardzo dobrze, dobrze sobie radzi. Robię to, co możesz być jeszcze lepszy, tak mu powiedzmy, bo ty masz być napastnikiem. A Budko, dzień dobry, ostatnio naprawdę dobrze nam idzie. Wszyscy tak się zastanawiam, czy może to byłby dobry czas, żeby porozmawiać o odnowieniu mojego kontraktu. Chciałbym wiedzieć, na czym stoję. Przyjrzymy się temu, może za jakiś czas. Powiedzmy, że za jakiś czas, dajmy mu trochę tutaj odpocząć. Bogdan Budko, z tobą jeszcze porozmawiamy, bo faktycznie jesteś wysoce rozwiniętym zawodnikiem, więc grzechem by było ciebie odpuścić. A mam informację, że Alan Czerwiński rozwija się bardzo dobrze i naszym zdaniem będzie względem fizycznym i technicznym osiągnął poziom, którego od niego oczekujemy. Będziemy obserwować dalej osiągi, moim zdaniem ma potencjał, aby się rozwinąć jeszcze bardziej. Więc Alan Czerwiński, u niego rozwój to jest defensywny, boczny obrońca. No i bardzo dobrze, Alan, to jak najbardziej, rozwijaj się tak dalej. Już 69 punktów overalla, to mi się podoba. Jeżeli Budko ma tych lat 29, lada moment będzie miał lat 30, no to ty musisz być przygotowany jako naturalny jego następca oczywiście. Jeżeli chodzi o ligę, póki co tylko i wyłącznie Lech i Legia utrzymały komplet punktów, komplet zwycięstw w sumie. Nie no, komplet punktów to jest bardzo dobre określenie. A my mamy informację o ugadanym wypożyczeniu Ignacio Guzmana. Tak więc jak najbardziej, zgódźmy się na to wypożyczenie, bez opcji wykupu, po prostu niech pójdzie. Zobaczymy, czy Argentyńczyk w ogóle załapie jakiekolwiek minuty. Czerwiński plan rozwoju to już też widzieliśmy, więc cofnijmy to sobie, archiwizujmy tę wiadomość i przejdźmy do kolejnych treningów. Jaki mecz teraz przed nami? Mamy wtorek, 4 sierpnia 2020 roku, tutaj w tej naszej wirtualnej karierze. I przed nami... O! I takiego meczu oczekiwałem! Kurczę, fajnie, dobrze to wygląda. Na sam początek taki wstępniak, przyjemny meczyk z Wartą Poznań. W ogóle to, że my wygraliśmy ten puchar przedsezonowy, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Potem fajne rozgromienie Wisły Kraków 3-1. No i teraz mecz wyjazdowy, ale gramy przy Łazienkowskiej w Warszawie, więc nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie łatwo, bo no myślę, że Legia postawi absolutnie mega twarde warunki tutaj dla nas, w 100%. Czy ja zdążę zatrzymać symulację przed tym meczem? Nie, nie zdążę, kurde, szkoda. Chciałem jeszcze ustawić regenerację, a nie od odpoczynek, ale no już trudno. Comiesięczny raport zwiadowczy naszej szkółki juniorów. No dobra, zobaczmy. Zmienimy widok. Jak tutaj wygląda sytuacja z potencjałami? Przemysław Wojciechowski, ewentualnie to wygląda jakoś interesująco, ale no poza tym czarno to widzę, szczerze mówiąc, przyjacielu. Totalnie. Dobra, na razie zostawimy. Wszyscy piłkarze w raporcie niech będą nadal oceniani. No niech będą, ale no nie jest to najlepszy raport naszego skauta. Chyba dobrze, że zainwestowaliśmy w takiego, a nie innego skauta, który faktycznie na tej Litwie być może znajdzie jakieś perełki. A teraz mamy kolejną konferencję, tym razem w Warszawie. Lech Poznań ma świetny wynik ostatniego meczu. Zwycięstwo różnicą 2 bramek. Czy sztab koloniowy przypuszcza, że w klubie Legia Warszawa... Lech morale leżą i kwiczą. Przeciwnik powinien się mieć na baczności. Skupiamy się na sobie i swojej charówce na treningu. Bardzo dobrze, to jest nasza konferencja prasowa i mówimy o sobie. Czy powinniśmy się spodziewać jakichś transferów? Jesteśmy mocni na każdej pozycji. Celem ekipa urodzonych zwycięzców. Tworzymy tu drużynę urodzonych zwycięzców i częścią tego projektu mogą pozostać tylko ci zawodnicy, którzy wiedzą, co jest pełne zaangażowanie i rozumieją, że prezentowanie szczytów umiejętności to ich obowiązek. Ostatnio oglądaliśmy, czy powiedzmy, że stać nas na jeszcze więcej, jak najbardziej. Dlaczego by nie? Stać nas na jeszcze lepszą prezencję, na jeszcze lepsze rezultaty i ja jestem jak najbardziej zadowolony z takich odpowiedzi. No i dobra, czas na mecz z Legią. To oni aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli. Ze względu na bilans bramkowy, który mamy absolutnie lepszy. Fajnie by było, jakbyśmy tutaj po tym meczu nadal utrzymali fotel lidera, a nawet zwiększyli ten dystans od legionistów. Tak więc zobaczmy, na naszą ekipę, zarządzanie zespołem. Czy Baran, czy ty dostaniesz teraz szansę od pierwszej minuty znowu na szpicy? Kurczę, chciałbym, żebyś się faktycznie w końcu przełamał jako ten napastnik. Totalną zagadką dla mnie jest Jakub Moder, który jako środkowy pomocnik ustawiony na defensywnej pozycji na dobrą sprawę wlatuje w nasz skład z miejsca i robi niesamowitą robotę. Po prostu, to jest dla mnie człowiek zagadka. Absolutnie. Izakowi, niestety, jak widzicie, Izakowi zaczyna spadać już overall. A to ze względu oczywiście na brak gry, ze względu na kontuzję. Podoba mi się to w sumie.
to jest całkiem realne, że ktoś, kto ma kontuzję, to nie jest tak, że w momencie, w którym wyleci tę kontuzję, no to od razu wskakuje na ten sam poziom, który miał wcześniej, tylko on naturalne to jest, że idzie w dół. Jeżeli chodzi o skład Legii, tutaj w bramce Boruc, później Wesowicz, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenowicz, Slisz, Fransson, Wszołek, Lukinias, Gwija i Lopez. Ciekawy skład. Nazwiska, które myślę zna każdy kibic, nie tylko Ekstraklasy, ale raczej o takich piłkarzach też się mówi na arenie międzynarodowej. No oczywiście w Polsce, no w Polsce. No chodzi mi o to, że nazwiska tych piłkarzy powinien kojarzyć nie tylko kibic zagorzały, kibic Legii Warszawa, ale i ogółem ktoś, kto biernie śledzi Ekstraklasę i ogląda od czasu do czasu jakiś mecz polskiej reprezentacji czy mecz jakiejś ekipy w europejskich pucharach. No właśnie, europejskie puchary. Ja się nie mogę doczekać naszej przygody w Lidze Europy, ale teraz jest już fajna kontra w wykonaniu zawodowym Legii i niestety to jest bramka. Gwija otwiera wynik tego spotkania. Już w 12 minucie przedostał się przez nasze pole karne. Szkoda, że to na dobrą sprawę strata. Strata piłki. Dlaczego my nie gramy swojego w takim razie? Powinniśmy grać swoje. Nam zawsze leżała gra z kontry, co udowadnialiśmy czy to w meczu przedsezonowym, czy to w tych ostatnich starciach. Dlaczego teraz się zatem to zmieniło? Ale teraz Budko. Ależ to była dobra okazja. Tam jeszcze jakiś młyn, jeszcze jakieś zamieszanie do piłki dotarł Sykora, ale ostatecznie jej do siatki już nie zmieścił. A teraz kolejna akcja. O mój Boże, Legia prawie strzeliła drugą bramkę. Była poprzeczka, na całe szczęście jednak nie zakończyło się to trafieniem. Pedro Tiba, odegranie do Ramireza i zagranie na skrzydło. Fajnie, Sykora, podoba mi się co robi na tym skrzydełku, ale chyba będzie musiał znaleźć wsparcie kogoś z kolegów z drużyny. Piękne! Piękne podanie i Kamiński zdobywa bramkę. Dlaczego Kamiński jesteś ustawiony na ataku? Co się dzieje z tymi wytycznymi? Co jest grane? Totalnie nie rozumiem, co jest grane z tymi wytycznymi. No w każdym razie, no udało się nam tak jakby, nie? No w sensie zdobyliśmy bramkę, wyrównaliśmy, więc nie będę narzekał. Ale totalnie nie rozumiem, dlaczego tak, a nie inaczej się nam to poprzestawiało. Ja coś musiałem chyba w taktyce poprzekręcać. Dobrze, mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o nasz skład, tutaj najniższą ocenę ma Puchacz. Oj, bez kitu, Moder jest totalnie niewidoczny, środek pola u nas jest totalnie niewidoczny i Tiba i Moder mają bardzo niską tę ocenę. Moder się wyraźnie podłącza do przodu, bardzo chce uzyskać kolejną bramkę być może, ale no to nie gra w tym wypadku. No teraz, kto zostawił tyle miejsca? Jezu, przecież Fransson miał całą autostradę, obrońcy się rozstąpili jak Morze Czerwone i on miał po prostu autostradę, wybudowali drogę szybkiego ruchu nawet z pasem awaryjnym, a nie tak jak A4 z Bolesławca do Wrocławia. Do naszej bramki, no i chłop, nie pozostało mu nic innego, jak tylko wykończyć tę sytuację. Co za dramat! Totalna głupota, nie ogarniam, kto... Co za baran bez szkoły na to pozwolił. O właśnie, a propos barana, może ty byś strzelił jakąś bramkę, chłopie? Byłoby przyjemnie. Pedro Tiba próbował zagrać piłkę do barana, ale to totalnie nie wyszło. No niestety, Legia w tym momencie prezentuje się od nas lepiej. Ma więcej sytuacji, lepiej się prezentuje i przede wszystkim stwarza groźniejsze te akcje. My próbujemy dać się przełamać temu baranowi na szpicę, ale mam wrażenie, że cierpliwość w pewnym momencie może się skończyć. Wiadomo, to jest zaledwie 16-latek, on też potrzebuje czasu, żeby się faktycznie przełamać. Być może on potrzebuje jakiegoś meczu pucharowego z zespołem nieco słabszej jakości, gdzie by mógł faktycznie rozwinąć skrzydła i się pokazać z jak najlepszej strony, ale no nie, tak grać nie można. Zdecydowanie za łatwo się przedostają w te nasze pole karne. Teraz Baran, ładne zagranie, Moder, świetne odegranie do Sykory na skrzydła, ale ten niestety traci piłkę na rzecz Wesowicza. Mamy teraz akcję, dobrze, bardzo ładnie, pokazał się w końcu Moder. Ten zawodnik, o którym mówiłem, nareszcie to jakoś zaczęło wyglądać, ale jeżeli chodzi o blok defensywny, patrzę po ocenę i tak staram się jakby znaleźć jakąś prawidłowość. No Baran absolutnie nie radzi sobie. Baran sobie nie radzi w 100%, zaledwie ocena 6-2. Puchacz też nie wygląda najlepiej, więc zrobimy sobie zmiany i wprowadzimy przede wszystkim. W miejsce Puchacza może wejść sobie Krawec, w miejsce Barana wejdzie sobie Kaczarawa. Czy jeszcze możemy jakieś zmiany zrobić? Może zamiast Kamińskiego strzelca jedynej bramki może wejść Skóraś i to będzie taka na dobrą sprawę podmianka 1-1, tak bym to powiedział. Dobrze, mamy 3 zmiany, mam nadzieję, że ten komplet zmian zostanie wprowadzony jeszcze tak w okolicach 70 minuty, a nie o... I proszę bardzo, jak na życzenie, dawno nie widziałem, żeby piłka w symulacji po prostu wyszła na aut, tutaj wyszła i miał ją od razu przejętą, dobrze, panowie, halo, atakujemy, tu jest jeszcze sporo czasu jeszcze na zdobycie gola wyrównującego, pamiętajmy, mamy lepszy bilans bramkowy w lidze, więc nawet ten remis nam daje absolutnie satysfakcjonujący wynik, ale teraz fajnie się wdarł w pole karne Kaczarawa, odegranie do Kaczarawy i dokładnie tak się wchodzi.
Dokładnie tak się robi. To jest, moi drodzy, chyba definitywny koniec forsowania Barana jako napastnika. On się będzie rozwijał, on będzie wchodził od czasu do czasu, ale Kaczarawa udowadnia, że stawianie go na ławce rezerwowych tylko i wyłącznie dlatego, żeby młody zawodnik dostał szansę gry od pierwszej minuty, jest totalną głupotą. Po co robić i stawiać na niedoświadczonego Gnojka, jeżeli... Znaczy, no nie Gnojka, to nie chcę absolutnie w żadnym wypadku, że bez szacunku podchodzę do niego, ale rozumiecie. Kaczarawa jest tutaj, tu i teraz na zawołanie. On był gotowy od samego początku, jak tylko Isak dał znać. Niestety, jak dała się znać, dała we znaki się niestety jego kontuzja, on był od razu gotowy do przejęcia tej pałeczki prawdziwego strzelca, snajpera w naszej drużynie. Nie wiem do końca, co tutaj próbują zrobić nasi zawodnicy. Szukają bezustannie miejsca w 90 minucie. Sykora na 3-2. Niemożliwe to jest, a jednak wygrywamy z Legią Warszawa na ich stadionie po absolutnie fantastycznej akcji. Do samego końca czekali, czekali i wyczekali. 3 punkty jadą do Poznania. Co za piękna i elektryzująca druga połowa. Fantastycznie się pokazał każdy zawodnik, który wszedł z ławki rezerwowych i myślę, że Kaczarawa absolutnie udowodnił, że stawianie Barana w jego miejsce jest po prostu głupie. Głupie, głupie i jeszcze raz głupie, ale szacun, totalny szacunek do naszego zespołu, jak oni to zrobili, jak oni się tam wdarli i przede wszystkim trzeba było mieć nerwy i jaja ze stali, żeby w ostatniej sekundzie meczu, w ostatniej akcji spotkania zdobyć bramkę zwycięską. I to w Warszawie, i to na ich stadionie, coś niesamowitego. Baran ukończył swój rozwój pozycji z prawego pomocnika jako napastnika, ja oczywiście mu to zatwierdzę, ale tak czy siak, przed tobą chłopie jest jeszcze długa, długa droga, strzelania na nauka to jest naprawdę jeszcze przed tobą. W każdym razie, zostałeś już przekształcony na napastnika, masz 68 punktów overalla i teraz musimy u ciebie rozwinąć mobilny napastnik. No nie będzie mobilny napastnik. Wykończenie, strzelanie, może napastnik kompletny? Nie, mobilny napastnik mi się podoba. Mobilny napastnik to będzie dla ciebie plan rozwoju, 13 tygodni. Baran już jako NK typowo nominalnie rozwinięty. Niemniej, no, Kaczarawa chyba udowodnił, kto zasłużył na to miejsce w wyjściowym składzie tu i teraz. Tak więc, Kaczarawa, ty jesteś oczywiście w wyjściowym składzie. Baran, ty już jesteś jako napastnik, więc ty tutaj grać chłopie od pierwszej minuty nie będziesz, tylko w twoje miejsce wskoczy sobie na przykład Kamiński. Baran, jako junior, no fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, ale formy absolutnie, absolutnie brak, to widać gołym okiem. Kogoś tutaj jeszcze byśmy mogli z czyichś usług byśmy mogli tutaj jeszcze skorzystać, no myślę, że z Marfińskiego. Kurczę, Marfiński też wygląda mega interesująco. 18-latek, 63 punkty overall, tu jest jeszcze Klubś, który ma 20 lat. Chryste, ależ ma zdolną młodzież Lech Poznań. To jest po prostu coś niesamowitego. Podoba mi się też forma naszego bloku defensywnego, w sensie środkowych obrońców. I Rogne, i Sadka mają fantastyczną formę i to mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Dobrze, jak już jesteśmy przy ofensywnym, to tutaj pozamieniajmy to stronami, bo tu się dzieją dziwne rzeczy. Dobrze, tak jest, okej. Okay. I jeszcze ustalmy formację na turbo ofensywną. W momencie, w którym gonimy wynik, to będzie formacja 4-2-4. Albo 4-4-2. Nie no, myślę, że 4-2-4. Niech będzie. Jak ma być turbo ofensywnie, to ma być turbo ofensywnie. Tak więc 4-2-4. I wtedy środek pola będzie pełnił oczywiście Tiba i Moder. Na szpicy będzie Kaczarawa. Tutaj Ramirez. Oj, Ramirez, ty jesteś troszeczkę niezgodny, ale w sumie overall ci nie spada. W sumie overall ci nie spada, Ramirez. Tutaj Sykora spada overall. Kamiński, czy tobie spada? Kamińskiemu nie spada. O, i to jest chyba rozwiązanie idealne, czyli Ramirez, pójdziesz na prawą stronę, Sykora tutaj. Pięknie. To jest fajne rozwiązanie na ten skład, na tę formację 4-2-4 w przypadku, gdy potrzebujemy atakować, gdy potrzebujemy bronić, to jest naprawdę dobry wybór. Natomiast stwórzmy sobie też oczywiście wytyczne w momencie, w którym potrzebujemy bronić. Niech to będzie po prostu jakaś formacja na 5 obrońców. 5-2-1-2. Jak najbardziej. 5-2-1-2. Wtedy Moder, Tiba, spoko. Na szpicy będzie Kaczarawa, na szpicy będzie Kamiński, a Budko, ty będziesz przesunięty tutaj na środek. Sykora, ty będziesz pełnił rolę takiego bocznego obrońcy jakby. Czy ty jesteś... Jak u ciebie wygląda sytuacja z fizycznością? 65. Czy u kogoś jest tutaj lepsza? No, u Kaczarawy oczywiście jest lepsza, ale no nie, myślę, że to jest dobra opcja. Myślę, że to jest dobra opcja, bo faktycznie ten Sykora tutaj jest jakoś uniwersalny, więc dobrze, dobrze. To jest okej. Mamy ustalone nasze wytyczne, mamy ustaloną taktykę. Jestem z tego powodu zadowolony. Baran, jak widzicie, niby formę wzwyżkową ma. On tam ma 68 punktów overalla, niby ma plus 4, ale jak to faktycznie wygląda na murawie? No, wszyscy wiemy, że to jednak Kaczarawa zawsze ładuje bramkę. Guzman został oficjalnie wypożyczony do Interu Miami, cieszę się bardzo serdecznie. Baran, fantastycznie. Tutaj zaakceptowaliśmy tę jego zmianę i comiesięczny raport
dotyczący juniorów, no to to już chyba widzieliśmy, tak? Ten raport już widzieliśmy, dokładnie tak. Tutaj jedyny, co to Przemysław Wojciechowski był, jakkolwiek wart uwagi. Wątpliwie, ale był. Dobrze, jeżeli chodzi o zespół. Pedro Tiba, czy tobie by się przydała ewentualnie zmiana na defensywnego pomocnika typowo? Ty jesteś niby SPD, ale ja bym zmienił tobie na tak typowo SPD. Akurat ciebie myślę, że mogę zmienić. Moder, wiadomo, Moder w ogóle, tutaj SP, ja chciałem z niego zrobić SPD, a przecież on w reprezentacji wchodzi z 9 na plecach, więc to dziwny ten zawodnik. Człowiek orkiestra, totalnie uniwersalny, ale myślę, że akurat Pedro Tiba mógłby zostać zmieniony. Pytanie, czy u niego w ogóle jakikolwiek plan rozwoju jeszcze ma rację bytu, bo to jest już zawodnik też wiekowy, tak w cudzysłowie, pamiętajmy. Ale zobaczymy. Rozwój Pedro Tiba jako SPD, ty jeszcze w ogóle masz rację bytu. Ustalmy tutaj sortowanie po overallu od Van der Harta, powinniśmy tak chyba w miarę szybko go znaleźć. I gdzie jest pan Pedro Tiba? Jest pan Pedro Tiba, defensywny pomocnik. Okej, okay, ale czy ty masz plan rozwoju o zmianę pozycji na defensywnego pomocnika? Masz! Aha, dobra, okej, okay, ale to czasu zajmie tyle, że głowa mała. No dobra, 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 no tak jak mówiłem, wiek niestety daje się we znaki. A, mówiliście jeszcze, jak już jestem przy składzie, mówiliście jeszcze, żebym spróbował ewentualnie ściągnąć z wypożyczenia Amarala, o ile dobrze się orientuję. Więc zaraz zobaczę, czy tak, czy nie. Tutaj jest Stewart oczywiście wypożyczony, mamy Amarala. Amaral, 28 lat, dlaczego ty u Diaska jesteś wypożyczony? 72 punkty overalla. Na prawej pomocy wyglądasz naprawdę bardzo fajnie. Dlaczego on jest wypożyczony? Nie wiem, czy ja go... Ale mamy jakoś mnóstwo prawych pomocników. Nie wiem, czy widzicie to. Totalnie sami prawi pomocnicy są u nas w drużynie. Jak damy sobie na sortowanie od pozycji, patrzcie. Prawe skrzydło, prawy pomocnik, prawy pomocnik, prawy pomocnik, prawy pomocnik. SPO 1? Nie no, dwóch SPO. I jest tylko i wyłącznie jeden Sykora. Przydałoby się któremuś z naszych prawych pomocników zmienić tak definitywnie pozycję na lewego pomocnika. Nie wiem, no to mógłby być Kamiński, który w sumie ma tutaj tak jakby taką opcję. To mógłby być Skuraś, 20 lat, 18 lat. Słuchaj, no to niech to będzie w takim razie Kamiński. Ty masz rotacyjny, ja ci dam plan rozwoju jako zmianę pozycji na lewego pomocnika. To nie powinna być dla ciebie jakieś wielkie wyzwanie, bo przede wszystkim masz taką możliwość już nominalnie gry na tej lewej pomocy. Więc no dokładnie, 2 tygodnie, a to będzie tak jakoś spokojniej dla mnie to będzie wyglądało, gdy ty będziesz miał faktycznie... nominalnie tego defensywnego pomocnika, znaczy lewego pomocnika, przepraszam. Dobrze, minęło 30 minut. Czyli tak jak mniej więcej ustaliliśmy, że te odcinki będą trwać. Wiecie, jakie informacje chciałbym od was uzyskać? Co bym chciał się od was dowiedzieć? Wiecie, jak wygląda nasz skład? Wiecie, jakie poczynania stworzyliśmy, jakie ruchy poczyniliśmy, jeżeli chodzi o nasz budżet? Postawiliśmy na scouting, tak jak Lech w rzeczywistości. Niemniej, jeżeli widzielibyście tutaj ściągnięcie jeszcze jakiegoś zawodnika, to śmiało piszcie w komentarzu, ale jak widzicie, forma wzwyżkowa absolutnie pięknie wygląda u każdego zawodnika. No i z takiego Ramireza, który nominalnie ma 70 punktów overalla, tutaj się robi gwiazda mająca tych punktów 76. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał i na razie i pa, pa. Cześć!